Biurze Powiatu Gryfińskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach zajmujemy się m.in. rejestracją zwierząt. Celem tego systemu jest możliwość ustalenia miejsca pobytu i przemieszczania zwierząt gospodarskich, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pomocy w zwalczaniu chorób zakaźnych. Gospodarstwo dostałem od rodziców w 2005-2006 roku. Zaczynałem od 14 sztuk bydła. W tym momencie mamy około 160 sztuk bydła. Jest to wszystko bydło mięsne. No i tak się ogólnie zaczęła cała przygoda, że tak powiem, z hodowlą. W związku z tym, że gospodarstwo się rozwija, a każde zwierzę bez wyjątku potrzebuje być zarejestrowane, być w ewidencji. I to wszystko było bardzo czasochłonne i pracochłonne, czyli mówię tutaj o wersji papierowej, która wymagała bądź wysłania to listem poleconym, bądź udania się do agencji, do biura. To wszystko zajmowało czas. Czasem bywało tak, że trzeba było raz albo dwa razy w tygodniu odwiedzać agencję. Co prawda było tam miło, ale czas był mimo wszystko skradziony. No i tam właśnie się dowiedziałem o portalu IRZ Plus od pań z agencji restrukturyzacji. Wchodzimy wyszukiwarce na stronę ARiMR-u. Wyszukujemy IRZ Plus, klikamy, wyświetla nam się do logowania już w tym portalu, tak? Na ogół login to jest numer gospodarstwa. Jakie mamy dokładnie możliwości? Więc są tutaj wszystkie możliwości te, które występują na karteczkach, tak zwanych kartonikach, które wypełniamy gdzieś tam w agencji, tak? Restrukturyzacji. I na przykład zrobimy sobie pierwszą lepszą zgłoszenie bydła do rejestru. Rolnicy mogą składać praktycznie wszystkie wnioski dotyczące zwierząt przez internet, przez portal IRZ+. Mogą oczywiście to zrobić w formie papierowej, ale za każdym razem muszą przyjechać do biura. Przez portal IRZ+ można szybciej i wygodniej zgłaszać zdarzenia, wnioskować o kolczyki, paszporty dla bydła, czy informować o miejscu przebywania stada, a także możliwe jest sporządzenie wydruków tych wszystkich danych. No i jest ostatnie kliknięcie, rejestruj dokument. Klikamy rejestruj dokument, to już idzie do agencji gdzieś tam. No i praktycznie paszport jest od razu do odebrania. Klikamy weryfikuj, no i akceptuj. Cała filozofia. Owszem, komputer gdzieś tam może rodzić obawy gdzieś tam u ludzi, którzy nie mają z tym jakiejś styczności. Ale często gdzieś kupuję zwierzęta i wydawałoby się, że ci Państwo jeszcze pewnie korzystają z karteczek, a tam absolutnie nic takiego, wszystko idzie bez żadnego papierów, po prostu wszystko przez komputer jest przesyłane, także jest to coraz szerzej stosowane i to każdy chce sobie to ułatwiać, no każdy widzi ten czas i korzyści z używania tego.